Zobaczymy wasze bicepsy. To jest moja piąta seria na naszej biegiece i sztance. Swój młotkowy, troszeczkę inaczej niż ze sztangielkami, bo nie jest wąsko, tylko troszeczkę szerzej. Mam nadzieję, że szybko obliczyliście, jaki jest ciężar. Pięknie wyszło tutaj. Wow. 5 serii chyba wystarczy, prawda? Za chwilkę dobiję na czymś innym, więc idziemy się za chwilę. Dotarliśmy w końcu do monitornika, przygotowałem sobie dzika. Mam też trójkąt, który waży niecałe, to znaczy całe, 20 kg. I oczywiście mam nadzieję, że pamiętacie, co jest tutaj najważniejsza. Czy ja się przesłyszałem, czy nie? Dobrze powiedzieliście, noga. I lecimy. Mocno rozciągamy, u góry mocne spięcie. Raz, ale zobaczcie, jeszcze ruch negatywny na dół, tak? Po to, żeby lepiej weszło, przełożę dzika. I oczywiście noga. Żeby był bardziej stabilnie, lecę. Bardzo nisko, to jest 13 razy. Jeszcze opuszczę, zobaczcie tu, tak, o pięknie wyszło. Za chwilę oczywiście, nie wiem czy to będzie jedno ćwiczenie, czy dwa, czy połączone, ale na pewno zrobimy tak, żeby poczuć ekstremalnie. Teraz czas na pilota i kamerzystę. I dotarliśmy właśnie do ostatniego ćwiczenia, to będzie seria łączona, uginanie z trójkątami na bicepsy, na boki. U góry za każdym razem zatrzymanie, na dole mocne rozciągnięcie, plus rączki, tak jak bicepsy przodem w poziomie krytycznej. No to lecimy. Takie połączenie, czy się zapali, sprawdźmy. Up. Duży zakres, zobaczcie. Mocne rozciągnięcie, u góry zatrzymanie. Yeah.
Oczywiście takie 5 serii. Nie uwierzycie, kto był teraz kamerzystą. Mój brat bliźniak, pan pilot. Pan pilot samolotu oczywiście. Nie uwierzycie też w jedną rzecz. Jutro go już nie będzie na nogach. Ale za 2 tygodnie przyleci specjalnie. Z bardzo daleka. Na wyjątkowy trening. Mój urodzinowy. Jeszcze na razie nie zdradzam, co będzie w planie. I tak nie uwierzycie. To nie ma szans, żeby w to uwierzyć. Niebawem się dowiecie, tylko zapnijcie pasy. Bo zaplanowana jest potężna rzecz. Koniec tego gadania. Muszę się z wami pożegnać. Widzimy się jutro. Katujemy nogi, żeby w końcu coś tam urosły. I zobaczymy, czy coś fajnego przyjdzie do głowy. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.